Dzień dobry Pani Prezydent, witam w Nowym Roku. Dzień dobry. Pani Prezydent, Nowy Rok to jak zwykle okazja i do podsumowań z tego, co było w starym roku i do opowiedzenia o tym, czego się możemy spodziewać w Nowym Roku. No to właśnie, jaki był ten zeszły rok? Czy to był dobry rok, zły rok? Jak Pani go ocenia z perspektywy prezydenta Kędzierzyna Koźla? Ja bardzo nie lubię się cofać do tyłu, także tamten rok już jest zamknięty, zostanie rozliczony do końca czerwca tego roku i mam nadzieję, że mieszkańcy naszego miasta widzą, jakie zmiany nastąpiły w naszym mieście, bo prawie 50 milionów wydaliśmy na inwestycje różnego rodzaju. Mamy 16 osiedli, na każdym osiedlu coś się działo. No i niektóre inwestycje, które rozpoczęły się z końcem tamtego roku, będą realizowane w tym roku, na przykład na osiedlu Piastów. Ale rok tamten jest dla mnie już zamknięty, no i wchodzimy w nowy rok, który będzie trudnym rokiem. To muszę powiedzieć, że jak tamten jeszcze nie był taki zły, a ten rok 2023 będzie trudny. Będzie trudny nie tylko dla samorządu w Kędzierzynie Koźlu, nie tylko dla samorządu opolskiego, ale w całej Polsce. No, mówi Pani, jak rozumiem, o finansach samorządów. Przede wszystkim tutaj słyszymy, że są poważne problemy. Znaczy, problemy są z podwyżkami właściwie wszystkich kosztów. Bo jeżeli za energię elektryczną płacimy o prawie 40% więcej niż to było w roku poprzednim. Wynagrodzenia, my generalnie zatrudniamy około 3800 osób. Wynagrodzenia też idą w górę. I oczywiście no później wszystkie koszty, koszty remontowe, każdy koszt jest dużo większy niż w przyszłym roku, a pieniędzy coraz mniej. Panie redaktorze, to jest kolejny rok, kiedy to z Ministerstwa Finansów dostaliśmy o 11 milionów mniej niż w latach poprzednich. No właśnie, o to chciałem zapytać. Jak to się dzieje? Bo można by sądzić, że wszystko idzie w górę, więc pieniędzy jest więcej. Oczywiście ich wartość jest trochę inna, bo inflacja nam zjada część tej wartości, ale wydawać by się mogło, że w budżecie jest więcej pieniędzy. Dlaczego się dzieje inaczej? Nie wiem. I jeżeli zada Pan pytanie każdemu samorządowcowi, który jest w Polsce, też powie, dlaczego dostajemy mniej pieniędzy, nie wiem. Fakt jest faktem, że w tamtym roku, z końcem roku, w październiku, dostaliśmy dodatkowe 8 milionów, czyli tak jakby zrekompensowane została to obcięcie do tych 10 milionów, no ale o 2 miliony za mało. Czyli najpierw obcięte 10, potem dostaliście 8, czyli i tak wyszliście do tyłu na tym. I tak wyszliśmy do tyłu. No i oczywiście w tym roku mamy o minus 11 milionów z Ministerstwa Finansów mniej. No i teraz pytanie, czy będzie taka sama procedura jak w roku poprzednim, czyli w październiku dostaniemy dodatkowe pieniądze, czy nie? Na chwilę obecną nie mamy żadnej takiej decyzji, a musimy ten budżet zrobić. Budżet musi się złożyć. No to nie może być, że koszty są, a przychody czy tam dochody są dużo mniejsze. Ale rząd mówi, zawsze się chwali, że przecież pomaga samorządom, daje pieniądze na drogi, na jakieś inwestycje dofinansowuje. To chyba jakoś Kędzierzyn Koźle tak jakoś trochę omija z tymi większymi pieniędzmi. No dostaliśmy na przykład 2,5 miliona złotych z Polskiego Ładu i one będą przeznaczone na wymianę reszty tych lamp, żeby były LED-owe. Dostaliśmy też dofinansowanie na 4 przejścia, które... Przejścia dla pieszych, takie bezpieczne. Przejścia dla pieszych, tak, które z końcem grudnia oddaliśmy. No są takie drobne. Ja wiem, że inne samorządy dostają 3 razy więcej albo 4 razy więcej niż my, no ale ja już to nie wnikam. Mam tyle i muszę się tyle. I w takiej kwocie muszę się zamknąć cały budżet. No to jak już mamy te pieniądze, które mamy, to trochę porozmawiamy o tym, jak one są dzielone, ponieważ nawet na ostatniej sesji budżetowej jeden z radnych strasznie narzekał, że jego osiedle jest pokrzywdzone, bo praktycznie nic się tam nie dzieje, żadnych inwestycji. Jak to wygląda z Pani perspektywy? Jak budżet jest dzielony na przykład na osiedla, na te inwestycje na poszczególnych osiedlach?
No, żeby taka inwestycja powstała, to musi być jakiś projekt techniczny, a następnie znalezienie, przetarg i wykonanie. I w tym roku bardzo dużo będzie się działo na osiedlu Cisowa, czyli tam aktualnie trwają prace nad budową przedszkola, trwają prace... A pamiętam, że jeszcze chyba 2 czy 3 lata temu w Cisowie narzekali, że tam u nich się nic nie dzieje. No tak to jest. No, tam na Cisowej też będzie remontowana remiza, czyli już nawet się rozpoczęło. No ale to nie jest tak, że my możemy na każdym osiedlu robić takie duże inwestycje. No z drugiej strony powiem, że ten radny, który tak krzyczał, że tak powiem, no jest też radnym wybranym przez osiedle Cisowa. No tak, to już powiedzmy, chodzi o radnego ze Sławieńcic, który narzekał, że Sławieńcice są pokrzywdzone, ale jednocześnie był wybrany też z tego samego okręgu, co osiedle Cisowa, prawda? Między innymi, tak, tak. Osiedle Cisowa. Miejsce chłodnickie, no, nie jesteśmy w stanie na każdym osiedlu robić tak duże inwestycje. Jeżeli Czyli teraz... w jednym roku na przykład jest duża inwestycja większa... Cisowej, a na przykład za 2 lata w Sławieńcicach, tak? Tak. Tak, taka jest możliwość. Też byliśmy dosyć duże dofinansowanie, przecież też osiedle Sławieńcicy dostało w tamtym roku. Też chcieliśmy zrobić przynajmniej projekt techniczny jednej z ulic. No niestety firma nam się wycofała, więc zadanie zostało przeniesione na ten rok. To nie jest tak, że się nic nie dzieje. Na każdym osiedlu inwestujemy, na niektórych większe pieniądze w danym roku, a na niektórym w następnym roku te większe pieniądze będą inwestowane. Część inwestycji to są takie inwestycje bardzo fajne, widowiskowe, na przykład z budżetu obywatelskiego. Pamtrak na osiedlu Blachownia na przykład, teraz siłownia w Koźlu, jeżeli dobrze pamiętam. Na Kanonierów, tak. Tak, ale jest to inwestycja, która jest ogólnomiejska, a nawet regionalna, ale jest na barkach naszego miasta, czyli łącznik z obwodnicą. Jak wygląda w tej chwili ta inwestycja? Bo to jest potężna inwestycja rzędu kilkudziesięciu milionów złotych. No to może by nawet i 70 milionów złotych. Aktualnie czekamy już na resztę pozwoleń, ażeby mieć wszystkie pozwolenia i wtedy możemy zrobić przetarg. Ja przypuszczam, że taki przetarg zrobimy może na przełomie może stycznia, lutego. To wszystko uzależnione jest, kiedy dostaniemy pozwolenie, wszystkie pozwolenia. No i zobaczymy, jak ta inwestycja, ile ta inwestycja będzie nas kosztowała. Łącznik jest to dobra inwestycja, powinniśmy ją zrobić. Ja to do dzisiaj tak trochę nie rozumiem, dlaczego nie można było zrobić jednocześnie obwodnicy i ten łącznik. Dlaczego ktoś kiedyś zadecydował, że łącznik ma być inwestycją miejską. Tym bardziej, że miasta chyba miasto będzie miało problem, żeby samodzielnie to zrobić bez pieniędzy rządu. Jeżeli byśmy mieli to zrobić samodzielnie, czyli powiedzmy może 70 milionów, może więcej, nie wiem, trudno mi powiedzieć, bo to właściwie na przetargu będzie, z przetargu wyjdzie, no ale mamy takie no, przyrzeczenie, oczywiście nie jest to w formie pisemnej, przyrzeczenie, że dostaniemy dofinansowanie. Na naszej antenie pan minister infrastruktury też obiecywał, że możecie liczyć na dofinansowanie, aczkolwiek nie deklarował w jakiej wysokości. No ja tak liczę, że może być to 85% dofinansowania, a jesteśmy w programie Mosty, zresztą nawet do nowego programu dołożyliśmy też most w Blachowni, bo wiemy, że trochę więcej kosztuje niż wtedy zakładaliśmy. Także miejmy nadzieję, że i tam dostaniemy dofinansowanie, no ale na razie się skupiamy na łączniku, który no, wyprowadzi już całkowity sprzęt z terenów byłych zakładów chemicznych w Blachowni i to już będzie bezpośrednie połączenie z obwodnicą. No dobrze, panie prezydencie, tak rozmawialiśmy o tych inwestycjach, bo to zawsze najwięcej uwagi skupia, ale porozmawiamy też o tej sferze społecznej. Ostatnio byliśmy i pani prezydent jako uczestnik, ja jako dziennikarz na 8 urodzinach Park Ranu. Ta społeczność biegowa, kiedyś na Koźla, niesamowicie się rozrosła. Mi się wydaje, że spowodowała to pandemia. Ja to zawsze mówię, w tych złych czasach trzeba szukać pozytywów. I te pozytywy, no nie mogliśmy wtedy korzystać z żadnej hali, nie mogliśmy do kina chodzić. I większość osób zadecydowała, że przecież mamy świeże powietrze, że można jeździć na rolkach, można jeździć na rowerach, można biegać. No powiem, że parkrun tak rośnie razem ze mną. Ja jestem też 8 rok i parkrun też jest 8 rok. I od 5 lat biegam razem z biegaczami na parkranie. No to w takim razie, żeby ten nowy rok był równie w równym biegu jak dotychczas, żebyśmy nie zwalniali jednak. Bo jak kiedyś chciałem, żebyśmy zwolnili, to przyszła pandemia i naprawdę nas pozamykało wszystkich i musieliśmy zwolnić. Niech ten świat biegnie do przodu, ale w dobrym kierunku, żeby biegł, czego pani prezydent i naszym telewidzom życzymy chyba wspólnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję jeszcze.